teraz rozmawiać, uwaga, o zmarszczkach. No jak to z tymi, zmarszczkami na czole? Bo nie chcemy na przykład używać botoksu, a jednak chcemy mieć gładkie czoło, bo ono pokazuje nam, pokazuje nasz wiek. Olga Szemle, jakie są sposoby na to, żeby czoło było w takiej dobrej właśnie, formie? Właśnie, może powiedzmy, dlaczego w ogóle bez botoksu? Bo tutaj nie chodzi o to, żeby demonizować medycynę estetyczną, żeby tworzyć jakieś dwa wrogie obozy typu joga twarzy, kontra, czy żeby ktoś się poczuł źle, jeżeli korzysta. Ale są przyczyny, żeby jednak tego botoksu przynajmniej bardzo mało, bo jednak obumierają zakończenia nerwowe. Jednak mięsień też ulega takiemu degradacji, najpierw osłabieniu, a potem degradacji. No więc nie jest to nic takiego fantastycznego. Tym bardziej, że mięsień czołowy, o którym właśnie dzisiaj będziemy sobie mówić i pokazywać, on jest jedynym tak naprawdę, który nam podtrzymuje wysokie brwi, a więc i górną powiekę. Bez niego w związku z tym ani róż. Ale tak naprawdę zmarszczki to są głównie napięcia. Więc teraz mamy na to sposoby. Wystarczą nam nasze dłonie na początek. I zobaczcie, przykładamy dłoń. Ja już zaczynam ćwiczyć. Skręcamy, bo to są takie jakby tutaj napięcia tkankowe. Powolutku, spokojnie, przy okazji robimy lifting górnej powieki, żeby sobie zlikwidować te nadmierne napięcie. Ale powiedziałaś, że zmarszczki. Naprawdę? Czyli to, co ja mam tutaj. Mieliśmy ich dużo mniej. To są zmarszczki, które wyrażają też nawet namysł, więc one są normalne, tylko chcemy też uspokajać tę mimikę. Tak naprawdę to najfajniej byłoby już zacząć od masażu głowy, ale to na to nie mamy czasu, bo jak ten skalp jest taki bardzo unieruchomiony i zestresowany, to te napięcia też nie mają gdzie się rozkładać, jakby rozsmarować. Kolejny sposób, same nasze dłonie, skóra nawilżona, to jest takie przełamywanie tkanek. Czyli w jedno naprawdę, i drugujemy? Tak, mięsień czołowy, ale też jak on ma takie swoje ulubione miejsca, gdzie się gniecie, to my go prostujemy. Jest ta głasza, czy ten głasz. W każdym razie używam go. Tak sobie rozmasuję zaraz, że w ogóle nie będę miał. I tutaj masujemy czółko. To jest proste, to jest intuicyjne i bardzo przyjemne. Słuchajcie, ja to wszystko robię przez cały czas. Będzie delikatniejsze, ale zrobić sobie łyżkami takie zygzaczki. Łyżki też ochłodzone mogą nam pięknie to czoło właśnie koić i uspokajać, jak jest stres. Czyli zarówno zygzaczki tartwi, denerwuje, to talwia zmarszczka, bo ona nam daje taki trochę groźny wygląd. I teraz śmieszny trik, posmarowanie białkiem jajka kurzego, odrobinkę kapeczka. Siadamy przed komputerem, próbujemy się zmarszczyć i czujemy, nie pozwala, że nie pójdzie. Stosujemy peptydy rozkurczowe. One się nazywają botox-like albo pseudobotoks. Tutaj smarujemy kapeczkę. Jest próbuję, no bez lusterka to będzie troszkę trudno, ale to są plastry mimiczne, które zresztą później dla widzów mamy. I można sobie, zobaczcie, no właśnie nie wiem, czy mi się uda, troszkę rozprostować i przykleić. Po prostu chodzi o to, żeby... Nie wiem, jak mi to wyszło. Bardzo wyszło, bardzo dobrze. Ale powiedzmy tak. Co jeszcze możemy robić? Ja to za chwileczkę odkleję, ale z tym też można spać. A jak długo on powinien? Można do biura, można... I możesz, ale... ile... Ja tak właśnie na kawę chodzę, na zakupy. Nikt jeszcze nie zemdlał sobie... zresztą. Noc nawet, bo kto się marszczy w dzień, też się marszczy w nocy. No to na noc można. Ale na dzień, one są bardzo dyskretne, tak, nie widać, więc też można. I teraz mamy też tak zwany frotoks, czyli frost i botoks. Lód. To są kosteczki akurat takie, które wkładamy do zamrażarki. Mogą być prawdziwe. I tutaj możemy sobie też właśnie ten mięsień rozmasować lodem, bo to ujędrnia ciało i twarz też. Lepsze od każdego kremu na celulit. W ogóle nie ma nic lepszego dla zdrowia. Na ambicje mi tutaj panie bardzo wjechały. Ja będę to robił naprawdę. A ty się jeszcze nie kąpiesz w lodzie? Ja chyba zaraz po wyjściu ze studia to zrobię. No? On jest ambitny, jak zaraz to zrobi, Olga, zaraz wiesz. To zrobię. Słuchajcie, ten mięsień tak naprawdę przypomina taki wachlarzyk. I on ma te swoje ulubione miejsca, gdzie się załamuje. Dlatego właśnie będziemy go chcieli tutaj na różne sposoby uspokajać. No i możemy sobie tutaj, jak zwykle nam się przydają też jeżyki, i wymasować. Zobaczycie, że tu się zrobi różowy taki placuszek, ale to jest świetne ukrwienie. I właśnie rozmasowujemy to czoło. A jeśli mamy chwilę, to zaczynamy od głowy. Czyli tutaj na lwiej zmarszczce można... Efekty są super. Możemy też sobie na zmianę robić coś takiego. I kiedyś już tutaj w programie pokazywałam,
zdecydowaliśmy, że głowę też rozkoszne to zresztą. Płacimy też no bardzo dużo, naprawdę pieniądze. Nie każdy może wydać tak. setki złotych tak. jeszcze na serię zabiegów. Więc ja w tym momencie już do pomyślenia, żeby nie masować codziennie króciutko, bo też już sobie kiedyś mówiliśmy, że taka tkanka pobudzona nawet przez 5 minut, zdjęte napięcia z twarzy i już przez dobre parę godzin ona się regeneruje, tak. fajnie pracuje. Ale to czułko warto byłoby poćwiczyć. I teraz jedno ćwiczenie, pokaż. Bo to w końcu joga twarzy. Chcemy unosić, czyli ten mięsień ma być rozluźniony i to robiliśmy, ale on ma być też, ma dźwigać tutaj. Więc zobaczcie, przyłożymy sobie tutaj dłonie do czoła i naszym celem będzie tak naprawdę uniesienie zewnętrznego kącika brwi tak troszeczkę po skosie. Tutaj trzymamy, żeby Aha. nam się tutaj skóra nie zaginała i nie marszczyła. I to, co widać z moimi dłońmi, to ja nie oszukuję dłońmi, same, tak. tylko mięsień je rozsuwa. Hmm. Czyli bardziej pracuję tutaj, żeby tylko tutaj unieść i żeby te górne powieki się trzymały w naturalny sposób. Jak najlepiej. Jeszcze powiedzmy z myśli, po prostu łagodnie myślimy, tak rozciągamy serdecznie się w uśmiechu. Poza tym balans jak zwykle trzeba zachować między tym, żeby jednak tam... Troszeczkę kremu czy olejku by się przydało. Takie haki zrobić. Takie haki. I tutaj jeden trzyma, odciąga i prasujemy nasz wachlarzek. Czyli jedną trzymamy, a tutaj... I znowu on u nas po tym programie przez...